razy pokonany został Felix Witwald. To jest niechlubny rekord w historii. No pamiętajmy, jest Wedes. Tak, ale jest największy szans. Oj, teraz błąd jednego z zawodników Werderu Brema. Błąd niewykorzystany przez Choupo-Motinga. To musi być bramka. Miał tyle czasu, żeby się złożyć. Tam zupełnie zgubili krycie piłkarze Werderu. Zobaczmy, skoncentrowani na piłce. Tu można było zrobić wszystko. Należało tylko przymierzyć i trafić w bramkę. Zobaczmy, co zrobił chyba tak. Miloš Velikovič, pilnujący Helvedesa, odbił tę piłkę nawet nie głową. W taki... O! Gnabry Bartels. Jeszcze Gebreselassie wbiega w pole karne i Obuzović, a Gebreselassie chciał zaskoczyć Fermana. Tak, to jak wyglądało, że to jest taki strzał od niechcenia, żeby tylko zakończyć akcję strzałem. Zobaczmy, czy była szansa na zdobycie gola. O, jak najbardziej. Oj, chociaż ta piłka się odkręcała od bramki, chyba by trafiła w słupek, ale było to bardzo dobre uderzenie. 37-latek. Uwaga, Majer! Dobrze, poprzeczka ratuje Witwalda, poprawka 1-0, szep! 35. minuta. Zgranie głową Choupo-Motinga. Tak. Zobaczył, że Majer wbiega. Nie ma spalonego. Nie ma bramki przy tym strzale. Nie ma bramki, tak, ale piłka spadła idealnie dla nadbiegającego Szepfa. No i Jonzonowicz tylko jest obserwator z ramienia FIFA, który obserwował, jak piłka Schalke dobija. No widzisz, to są takie ale tutaj detale, tak? Trzeba powiedzieć, że miał Szepf dużo zimnej krwi. No dobrze, też trafił w kozioł, bo gdyby inaczej troszkę uderzył, mógłby to bramkarz jeszcze sparować. Dlatego też 20 z młodymi Serbami. Naldo, dobry strzał i czy to 2-0. Będzie 2-0? Oczywiście tak. Nabil Bentaleb znów dobit. Panie Sławek, czy też nie mógł jej sparować do boku? No chciał zbijać, zbijał do boku. No zbił trudna troszkę piłka, do boku, tak. Ale gdyby to zrobił tak naprawdę do boku, to oczywiście nie dałby rady strzelić gola Bentaleb. Tak, trudna piłka dla bramkarza. Naldo ładnie uderzył. Też trochę szczęścia przy tym było, przy tej dobitce, bo ta piłka jeszcze pod nogą wpadła do bramki. W tym sezonie. Fritz. Dobrze, o, tutaj dobrze. Była okazja. Oj, Gnabry. Karny. Czy to jest karny? Tak. Fauluje Serża Gnabriego. Jeden z piłkarzy Schalke. Szybko. Tak. No i tak troszkę z niczego, choć nie do końca z niczego, bo jednak była to ofensywna akcja Bremy. Mamy karnego. Ale to głupota. Zobaczmy jeszcze raz, co tak, zrobił Szepf. To nieprzemyślana decyzja Szepfa. No wbiega w nogi przeciwnika, to arbiter zrobił bardzo dobrze, bo... W ogóle nie doszedłby do tej piłki Gnabry. No chociaż... Gdzieś by ją dopadł tam może przy na gola kontaktowego. Gnabry czy Ferman? 2-1 dla Schalke. Tak, pewnie uderzony, rzut karny. No jest nadzieja, wróciła nadzieja dla Werderu. Zobaczmy, jak piłka jest niesprawiedliwa. Dość przypadkowa sytuacja, która no praktycznie powinna być pod kontrolą. Zobaczmy jeszcze raz, no... Tak, no ciężko ocenić, no myślę, że arbiter wybroni się z tego wszystkiego, bo jednak tam kontakt był. W Hamburgu trwał Werder Brema. Zawsze to dla kibiców jednej czy drugiej drużyny najważniejsze wydarzenie. Prawdopodobnie dojdzie do takiej sytuacji, że jedni będą szorować od noligowej tabeli przed tym, a drudzy będą mieli niewiele punktów więcej. Ja myślę, że tam do końca jeszcze będzie zamieszany Darmstadt, Augsburg też, to jest drużyna, która no, będzie miała w tym sezonie problemy. Myślę, nie ma, nie ma nic, nic nie powinno być. Garcia znowu skupiony na piłce, nie patrzy, co się dzieje za jego plecami. Tam Szepf i dalej bieg, uderzenie no, na notę dla bramkarza. Jeszcze rzut rożny. Gajs, tak samo jak za razem ten stały fragment. I trzeba powiedzieć, że to była... Druga stuprocentowa sytuacja piłkarzy Schalke. Wcześniej Choupo-Moting, który uderzał z voleya z kilku metrów, nie trafił w bramkę. Może zaraz, gdzie kolejna naprawdę ma sens, jest dobra, Majer. No i trudno, żeby Garcia odpuścił a tutaj. To jest ta sytuacja, no. Nie, to jest jeszcze raz ten volej Szepfa. Tak, tak, tutaj na notę dla bramkarza. Ale co możemy, Sławek, zobaczyć, że jednak te strzały z dala dają sytuację. Tak padły bramki na 1-2-0 dla Schalke przed momentem. Po sytuacji już 3-1. No właśnie, i tu jest taki sygnał dla piłkarzy ofensywnych, którzy są najbliżej bramkarza, kiedy się, który z ich partnerów decyduje na strzał z dystansu. Należy od razu automatycznie ruszać do bramkarza. Te piłki wszystkie wybija. Błąd Garcia. Gorecka. Już tam ruszył prawą stroną Szepf. Gorecka zwleka. To też jest sygnał dla takich zawodników jak Kolasinac, jak Bentaleb, by właśnie strzelać. Z 20 piłka przepuszczona przez Goreckę. Tak, tu całą robotę Goreckę zrobił. Liczył na to, że któryś z jego partnerów będzie lepiej ustawiony. Skupił, zrobił uwagę aż 4 piłkarzy Werderu. No i Jonuzović znowu spóźniony przy tej interwencji.
ale też trzeba podkreślić umiejętności Kolasinacza. On przed zagraniem piłki popatrzył. Chyba rywale spodziewali się podania bliżej bramki. Idealnie albo też górą, albo też górą. Albo górą, a on zagrał po skosie troszkę do tyłu. I na tym skorzystał oglądany szef. Tak. Ależ ma mecz dzisiaj. Pierwszy gol w sezonie, drugi gol w sezonie, a mogły być nawet trzy bramki. Pamiętamy tę sytuację i ten jego wolej. Trzy do jednego. Zszedł Klemens Fritz. Pojawił się z numerem 15 reprezentant Bośni, skrzydłowy Izet Hajrowicz.